Witajcie kochani, zobaczcie, IKEA! Idziemy oglądać na chwilę, na szybko. Mam nadzieję, że coś kupię. Zobaczcie, jaki malutki fotelik, taki idealny dla Wojtusia. Tylko 499 zł. Rozsiadłam się na krześle i sprawdzamy, czy wygodne. A dokładnie chodzi nam o oglądanie stołu. Tam jest Wojtek. Tomek, on zaraz wyjdzie. Tu stół. Taki. I do tego patrzymy te krzesła. Zobaczcie, jakie piękne krzesło. Kolor miętowy. Słucham? Dołożone. Krzesło złożone. Dołożone. Teraz oglądamy ten stół. Te krzesło. Bardzo wygodne. Te trzy krzesła też bardzo fajne. I wygodne. To czarne, też bardzo fajne i genialne. Witajcie kochani moi drodzy. Jak widzieliście, byliśmy w IKEA na szybkich zakupach. Przy okazji oglądaliśmy stoły, bo chcemy kupić stół i krzesła do dużego pokoju. Drobne zakupy w IKEA są. Na dwa rachunki, bo najpierw obejrzeliśmy cały dół, zapłaciliśmy za zakupy, potem poszliśmy na górę, przepraszam, i znowu coś tam kupiliśmy i znowu musieliśmy stanąć do kasy. Pierwszą rzeczą, jaką mam w ręku, tego może Wam nie powinnam pokazywać, ale ładnie pachnie, czerwone owoce, truskawki, maliny, świeczka, i ta świeczka kosztowała 2,50 ta świeczka, ale tą świeczkę nie będę odpalała ani nic, tylko ją oddam mężowi, bo mąż mi szykuje kalendarz adwentowy i stwierdził, że weźmie tą świeczkę. Tak, więc jedną rzecz wiem, jaką będę miała, czyli taką świeczuszkę. Dalej nie wiem, co tam ma zamiar kupić. Ostatnio mu tylko powiedziałam, możesz wziąć też jakieś skarpetki świąteczne. To usłyszałam, wiem, mam plan. Tyle usłyszałam. A potem się spytałam. Mówię, a gdzie ty te rzeczy chowasz? W pracy, w swojej szafce. Mówię, no tak, najlepsze miejsce. Tam, gdzie nie będę grzebał. Bo jestem z tych, co lubią wiedzieć, co jest, i myślę, że w pewnym momencie bym zaczęła szukać tych prezentów. Tu się Krystek kręci, bo bierze zeszyt. Musi się trochę pouczyć z angielskiego. Żeby pograć. Żeby pograć, widzicie. Coś za coś, ja to nie wiem. Więc ukrywa w swojej szafce w pracy, więc na pewno nie znajdę, nie będę szukała po mieszkaniu, ale wiem, że będzie świeczka. Na jakieś miłe wieczory. Lecimy dalej. To, co kupiłam jeszcze na górze, to są takie dwa pojemniczki za złotówkę. Malutkie, śmieszne. Można je mrozić, można je grzać w mikrofalówce. Made in Italia, czyli nie chińskie. One były na przecenie właśnie po złotówce. Nie wiem, co z nimi jest nie tak, bo w sumie wszystko jest okej. Jest wszystko w porządku, a na przykład ja trzymam w takich pojemnikach szczypiorek, albo jak coś mi zostanie takiego, co będę musiała schować, to myślę, że jak najbardziej spoko. Spoko takie dwa pojemniczki po złotówce. Następną rzeczą, to co ma się ostatnio popsuło, czyli otwieracz do wina. Taki inny mieliśmy. Ciekawa jestem, czy jak sama dam radę z tym korkiem. I ten otwieracz do wina, korkociąg,
9,99. Więc zobaczymy, aby się od razu szybko nie popsuł. Made in Chiny. I ostatnią rzeczą, jaką wzięliśmy na górze i najdroższą, czyli 19,99, blokada do szafek. Widzicie? Ponieważ nigdy tego nie kupowaliśmy, ale mam witrynę, w której na dole stoją nasze butelki weselne, takie z tymi strojami. Wyżej są nasze kieliszki, takie właśnie ze strojami, że jest dla pani młodej, dla pana młodego. I Wojtek strasznie grzebie mi w tych kieliszkach. Bawi się nimi, tak wiecie. Mama. I tak robi. Tak. I boję się, że w końcu mi je zbije. Nieraz go przyłapywałam. Ostatnio prawie spadł kieliszek i po prostu no szkoda mi by było, żeby zniszczył. I postanowiliśmy kupić takie blokady. Tu są dwie sztuki, przepraszam. Dwie sztuki tych blokad, więc myślę, że jak tylko stanie, to mąż założy i się skończy grzebanie mi po szafce. I za te zakupy zapłaciliśmy 34 zł i 48 groszy. Na dole kupiliśmy. Pierwszą rzecz tak sobie spakowałam. Coś, co mi się strasznie podoba. Taki dzbanuszek na herbatę. Albo na przykład można zimą zaparzyć herbatę, wrzucić imbir, wrzucić goździki, wrzucić pomarańcze, cytrynę do tego koszyczka. I napić się takiej herbatki. Dzbanek bardzo ładny, szklany. Made in Czechy. Słucham? Z filtrem chyba. No, z taką siateczką, żeby tam nie pływało. Tu się rozkręca. Można wrzucić. Oj. I teraz wsadzić nie mogę. Dobra. I tu. Oj. I również całość. Tak wygląda, no zobaczcie, bardzo ładnie. Nawet jako dzbanuszek na coś. Myślę, że ładne. Mi się to podoba, ale niestety to nie jest dla mnie. Ja sobie kupię takie coś drugim razem. Czajniczek. Półtora litra. 29,99. To idzie na prezent do moich rodziców, bo dzisiaj jedziemy. A ja siedzę, zamiast ogarniać się, to nagrywam. I również do tego czajniczka dobrałam takie dwa kubeczki. Made in Rumunia. Nie ma podane pojemności, chyba że pod naklejką będzie pojemność podana. Nie, też nie jest podane. Kolor taki ni to szary, ni to taka zieleń. Ciężko mi właśnie określić. Ale myślę, że ładny zestaw będą mieli moi rodzice na urodziny. I te kubeczki kosztowały 9,99 i 1. Kolejną rzeczą, którą nie posiadam, miałam taką miskę małą, ale się zbiła, więc musiałam zakupić, tak? W Ikei. Wszystko w Ikei trzeba zakupić. To myślę, że już każdy o tym wie. Świetnie. Coś tu mamy popisane. Made in Poland, czyli polska miska. Pojemności nie widzę. A miska kosztowała Blanda. Nazywa się Blanda. Miska 6,99, więc za 7 zł jak najbardziej super miska na jakąś sałateczkę albo na coś innego.
Kolejną rzeczą, którą straciłam, talerze. My takie talerze używamy na co dzień. Miałam 10, dwa się stłukły, więc znowu dwa trzeba było dokupić. Zaraz muszę je umyć i schować. I jeden taki talerz kosztował 2,50. No to żal było nie wziąć dwa talerze. I ostatnią rzeczą, jaką kupiliśmy, to te pudełko. Pudełko Samla 12,99 i tu jest 22 litry, pamiętam, tak, 22 litry. Również polski produkt. I to wzięłam z myślą o Wojciecha wszystkich samochodach. Bo ma pudełko, ale jest takie przymałe. Więc myślę, że w to wszystko mu się spokojnie zmieści. Pokrywki nie brałam. Pokrywka kosztowała, coś chcesz powiedzieć? Potem Wojtek włazi do tego pudełka na klatki, więc będzie mógł tutaj włazić też. No nie, nie włazi, ma nie włazić do pudełek, bo ja nie będę chodziła kupowała tylko pudełka. Pokrywka do tego pudełka kosztowała 5 zł, ale ja i tak bym nie korzystała z pokrywki, bo nie ma sensu, żebym ja to zamykała. Bo i tak bym musiała wytrzymać otwierać, więc 5 zł nie potrzeba, ale pudełko jak najbardziej nam się przyda. I tyle naszych zakupów. Idę pochować, poskładać, spakować prezent do rodziców, ogarnąć się i zbieramy się na imprezkę. Czy ja coś jeszcze mam powiedzieć? Nie. Dobra, do zobaczenia, kochani, na następnym filmie. Pa!